I witajcie, jestem Heavy, to z kolejnym odcinku z naszej serii z Assassin's Creed. W poprzednim odcinku zabiliśmy go jakiegoś tam żołnierza Wilhelma, o. Dlaczego teraz, gdy krzyżowcy najbardziej potrzebują zgody, mógł poczekać? Na co? Na to, aż Ryszard odkryje jego knowania? Nie. To był doskonały moment do ataku. Dziwne. Byłem pewien, że zamierzał zająć Akkę dla Konrada. Twierdził jednak, że nie miał takich planów. Nie można ufać słowom węża, który nawet w chwili śmierci sączy jad. Oj, to mój to z Almualimem. Tak, przyjacielu. Śpiesz się do Masjafu. Jestem pewien, że nie może się doczekać wieści. No to idziemy do niego. Przewijanie pamięci do późniejszego. Do Almualima. Okej. Okay. Ej, ale znowu nie mogę się ruszać. Mogę się ruszać? Aha, nie mogę się ruszać. O, teraz mogę się ruszać. O, nie powiem. Ciekawe. No to teraz została nam Jerozolima w tym. I 5 osób zabitych już. Dobrze, dobrze. Wydajesz mi się być nieobecny. Powiedz, co cię trapi. Każda z moich ofiar mówi zagadkami. Za każdym razem przychodzę i proszę o odpowiedzi. Ty dajesz mi w zamian tylko kolejne łamigłówki. Dość. Kim jesteś, żeby mówić dość? Jestem tym, który zabija tych ludzi. Jeśli nie chcesz, bym przestał, to choć raz bądź ze mną szczery. Uważaj, chłopcze. Nie podoba mi się ten ton. A mnie się nie podobają twoje kłamstwa. Dałem ci szansę odzyskać utracony honor. Nieutracony. Odebrany. Przez ciebie. Wysłałeś mnie, żebym go aportował, niczym jakiegoś cholernego psa. Zdaje mi się, że muszę znaleźć sobie kogoś innego. Szkoda. Byłeś obiecującym uczniem. Myślę, że gdybyś miał kogoś innego, wysłałbyś go już dawno. Powiedziałeś, że poznam odpowiedź na moje pytanie, gdy nie będę już musiał go zadawać. Więc nie zadaję. Żądam, żebyś mi powiedział, co łączy tych ludzi. To, o czym mówisz, jest prawdą. Łączy ich przysięga. Przysięga krwi podobna do naszej. Kim oni są? Non nobis, domine, non nobis. Templariusze. Teraz rozumiesz, jak daleko sięga Robert de Sable. Wszyscy ci ludzie, władcy miast, dowódcy wojsk. Wszyscy oni ślubowali mu wierność. Ich dzieł nie należy obserwować osobno, prawda? Ale jako całość. Czego oni chcą? Podboju. Pragną Ziemi Świętej nie w imię Boga, lecz dla siebie. A co z Ryszardem, Salahaddinem? Każdy, kto przeciwstawi się Templariuszom, zostanie zniszczony. Wierz mi, że mają potem środki. Więc trzeba ich powstrzymać. Dlatego robimy to, co robimy, Altairze. Aby dopilnować, by w przyszłości nie doszło do takich rzeczy. Dlaczego ukryłeś przede mną prawdę? Abyś sam mógł przebić się przez pozory. Każde działanie poprzedza wiedza. Informacja, którą sam zdobędziesz, jest cenniejsza od tej, którą dostaniesz na tacy. Poza tym, twoje niedawne zachowanie nie napawało mnie wiarą w twoje możliwości. Rozumiem. Altairze, twoja misja nie zmieniła się. Inny jest tylko kontekst, w jakim ją postrzegasz. A uzbrojony w tę wiedzę, lepiej zrozumiem templariuszy, którzy pozostali. Czy chcesz wiedzieć coś jeszcze? Co ze skarbem, który Malik przyniósł ze świątyni Salomona? Wydawało mi się, że Robert pragnie go odzyskać. Z czasem, Altairze, wszystko stanie się jasne. Tak jak objawiła ci się rola templariuszy, tak samo poznasz naturę skarbu. Ja wiem, co to jest za skarb. I wy pewnie też już się domyślacie. Znaczy, w naszych rękach. Tak mówię, pewnie wszyscy wiedzą. Jeśli tego sobie życzysz. Właśnie tego. Otrzymujesz kolejny utracony stopień. Weź swoją broń. Użyj jej, by przynieść honor bractwu. Altairze, zanim pójdziesz. Tak? Skąd wiedziałeś, że cię nie zabiję? Prawdę mówiąc, mistrzu, nie wiedziałem. Dokonałem aktu wiary. No nieźle. No nieźle, że tak powiem. Co dostajemy teraz? Dodatkowe noże do rzucania. No takie. Takie mech.
O, ale przynajmniej nie ma tego... tego gościa, który mnie tutaj... Ej, tu jest flaga. Cztery z 20. Teraz dopiero ją zauważyłem. No, ale to tam mniejsza. One nic nie dają, więc... dobra, to zaraz do Jerozolimy. Ostatnie... ostatnie miejsce w tym... no można powiedzieć to wspomnieniu. Chciałem powiedzieć rozdziale na początku, ale... wspomnienia ładnie brzmią. Okej. Okay. No i rozmowa z tym, który mnie nie lubi. Oby w tym mieście zapanowało choć jedno. Czemu mnie dziś nachodzisz? Al-Mu'alim wyznaczył Maczadina na śmierć. Co możesz mi Maczadin. Podczas nieobecności Salah Adina miasto nie ma odpowiedniego przywódcy i Maczadin wyznaczył siebie do tej roli. Cele swe osiąga strachem i przemocą, ale tak naprawdę nie ma żadnych praw do tego stanowiska. Dziś to się skończy. Jesteś zbyt zapalczywy. Nie mówimy tu o jakimś handlarzu niewolników, tylko o dobrze chronionym władcy Jerozolimy. Radzę ci uważnie zaplanować atak. Musisz lepiej poznać swoją ofiarę. Z twoją pomocą uda mi się. Gdzie twoim zdaniem powinienem rozpocząć poszukiwania? Co ja słyszę? Naprawdę prosisz mnie o pomoc zamiast jej żądać. Jestem pod wrażeniem. Wykrztuś to z siebie. Jak chcesz. Oto miejsca, w których bym szukał. Najpierw na południowy zachód od meczetu, później na południe stąd. Są tam dwa interesujące miejsca. Jednym jest kościół na południowym krańcu, drugie to ulica w pobliżu synagogi. Dziękuję za pomoc, Dai. Nie zepsuj tego, Altairze. No, postaram się tego nie zepsuć. Okej, to idziemy... Dobra, to możemy tak przejść. Odblokowując... Nie chcę się ciebie ratować, bo tu już nie mam... Nie mam interesu jakby w tym. No. Nie rozkręcaj się, bo się zaczynasz powtarzać. Czemuś nie wskoczył na... no w sumie... byś nie trafił. Na tę drabinę. Chciałem już go powyzywać, a tu mnie takie... odbierają mi możliwości, gnoje. No dobra, nieważne. Nie będę tu się obrażał z tego powodu. To nie o to chodzi. O, do góry. I synchronizacja. W trójce to tak fajnie... Nie pamiętam jak to w dwójce wyglądało, ale w trójce to on dodatkowo tak wstawał. I tak na jednej nodze stał. Na desce czy tam krzyżu. Zależy co było po drodze. No ale... Ale już na to nic nie poradzę. Okej, okay, tak. No, tu już możesz wchodzić przecież po tym. Nic mi się nie stało, ja sobie po prostu skaczę po dachach, o. Zbieram flagi. Ale już wiem przynajmniej, gdzie jest ten... gdzie jest... punkt obserwacyjny. Czekaj, już se idę, tylko... już sobie idę, nie se idę. Se to se możesz. No. Wieśniaku! Kradzież, to jest eskorta informatora. Już nic nie zrobiłem, o co ci chodzi? Błagam, nie rób mi krzywdy! Heretyk! Pomocy! Błagam, pomocy! Czy nikt mu nie pomoże? Wybacz, że cię strzeliłem. Nie masz ze mną szansy! Bóg jest po mojej stronie!
mojego czasu. O, skontrował mnie. No jestem. Tak. No, czekaj. Pewien, że szybko z niego nie wyjdę. Oddałeś mi wielką przysługę, młodzieńcze. Nie zapomnę ci tego. Ja chcę to eskortę zrobić, bo nie pamiętam, na czym to polegało. Altairze, miałem się spotkać niedaleko z pewnym człowiekiem, ale strażnicy się na mnie uwzięli. Gdy tylko stąd wychodzę, atakują mnie i zmuszają do ucieczki. Nie jestem tak dobry w walce jak kiedyś. Doprowadzisz mnie bezpiecznie do celu? No tak, okej. Proszę panie, macie trochę pieniędzy. Spokojnie, easy. Ja cię ochronię, ziomuś. Niewierny, gin! Easy. Tamten stchórzył. W sumie się nie dziwię, sam bym stchórzył. Jakbym widział, jak ktoś morduje strażnika na moich oczach. Gdzie tak będziemy szli? Gdzie to jest? A kawałek drogi. No i zdychasz. Ty też. No i chodźmy. Niech cię atakują. Ja ich mogę pozabijać. A co są ci? O, to jest flaga. Ile jeszcze będzie? Tych. Możesz odwrócić się i za to głowę. On mnie atakuje, niech ktoś to zrobi. Ktoś to pojedzie, a on mnie zabije. Chodź się, nie masz dokąd uciec. No. Zaatakowałeś swojego człowieka. Znaczy, no dobra, może nie żołnierza, ale obywatela. Ja rozumiem, że wy macie dosyć kiepskie poczucie wartości. Dobrze, tu chyba będę bezpieczny. Nie odważą się przelać krwi przed świętym miejscem. W zamieszaniu zabrałem to jednemu ze strażników. Może ci się przyda. Okej. Okej, bo chciałem wejść tutaj, żeby ten punkt obserwacyjny. Żydowska gwiazda, Dawida? W muzułmańskim mieście? Chyba. Tak mi się wydaje. Ale mogę się nie znać. No i to by nie było nawet dziwne. Okej. Idziemy po tę kradzież. Nazywają to krucjatą.
krucjatą w imię czego? Ignorancji? Przemocy? Szaleństwa? Musimy stawić im czoła. Musimy walczyć z nimi na wszelkie sposoby. Nie chcę z wami siedzieć. Chwała Salahadinowi! Przestań, proszę, robisz mi krzywdę! Nie do końca swego życia! No. O ty gnoju! Nie czujesz się... Okej, umarł? Dogoń go! No. No i fajnie. Znajdę sposób, by ci odpłacić za twą dobroć. O, oni się przydają. Nie jestem zwykłym mordercą. Jestem... mordercą takim dobrym. Gdzie on jest? Występują przeciw woli Boga i muszą za to zapłacić. Gdziekolwiek się udadzą, zostawiają po sobie jedynie cierpienie. Nazywają to krucjatą. Krucjatą w imię czego? Ignorancji? Przemocy? Gdzie to jest? Tutaj? Jejku, co on robi? Widziałeś rozkaz? Chcę, żebyśmy jeszcze dziś naprawili scenę przed następną egzekucją. To ta na zachodnim skraju świątyni Salomona. Właśnie tam szedłem. Tyle śmierci. Gdyby tylko nasz prawdziwy przywódca mógł wrócić i przywrócić odrobinę sprawiedliwości w tym mieście. Tak, a nie tę farsę, którą urządza nam Majadin. Jak? Jak to się mogło stać? Każdego, kto został powołany na miejsce Salahadina, spotkał przedwczesny koniec, a teraz stanowisko przechodzi na niego. Na niego, który kiedyś był najzwyklejszym skrybą emira. Co za zbieg okoliczności. Nie zdziwiłbym się, gdyby to on stał za tymi wszystkimi wypadkami. Jeśli nas strażnicy usłyszą, zamkną nas za zdradę. Zginiemy dokładnie na tej platformie, którą mamy naprawić. Chodź, wracajmy do pracy. Okej, to było proste. To było dużo prostsze niż się wydaje. A, dobra, idziemy tutaj. Ile jeszcze tego muszę? Jeszcze jedno. Okej, easy. Ja nie chcę ci nic dawać. Nie rozumiecie, ja nic nie mam. Nie śmiejcie wątpić, że walczymy o przetrwanie. Król niewiernych chciałby zetrzeć nas z powierzchni ziemi. No. Musimy mu się przeciwstawić i odeprzeć go. Okej. Synchronizacja. Kurde, bo teraz muszę się ukryć jakoś. Jezu, pobicie. Nienawidzę pobicia. Tam co to jest? Próba zabójstwa dla informatora. Nie, to robię. Wolę jednak ten... te pobicie. Wszyscy chowamy mrok w swych sercach. Każdy dzień to walka, by wytrwać w wierze. Lecz jesteśmy tylko ludźmi. Wolno nam się potykać, możemy nawet upadać. Majadin jest tu, by dopilnować, żeby każdy z nas, nawet po takim upadku, wrócił na właściwą ścieżkę. Wyznaj mu grzechy, a on ci przebaczy. Lecz spróbuj uciekać.
chować się. Zostaniesz odnaleziony i zapłacisz. To nie hańba nazywać ich po imieniu. Tych, którzy przeciwstawiają się prawu. Bez naszej wiary, jej reguł i wskazówek, bez niej jesteśmy niczym. Odrzucać ją to odrzucać naszego przywódcę. Nie wolno na to przyzwalać. Na tym, kurde, masz gadane. Zawsze w historii mi się podobały te osoby takie, które samą gadką potrafiły przekonać ludzi do swoich racji, mimo że jej często nie mieli. No sam przykład, Hitler. On jest takim przykładem osoby, która zdobyła swoją gadką, zdobyła jakąś tam władzę. Gdyby wszystko było tak proste, jak kradzież kieszonkowa, którą wykonaliśmy przed chwilą. W sumie goście się nawet nie ruszył. Ja podszedłem i wyciągnąłem to z kieszeni. Kurde, świże. To są coś osiłki. Kurde. Gdzie on jest? No, nareszcie. Skupiłem się na tamtych. Musisz chcieć czegoś więcej niż moje życie. Co to takiego? Znasz dobrze Maczadina? Lepiej niż większość. Zdaje się być trochę nazbyt cnotliwy. Prawo naprawdę jest dla niego takie ważne. A jak myślisz? Myślę, że coś ukrywa. I myślę, że ty mi powiesz co. To wszystko zasłona. Ludzie tacy jak ja. Jesteśmy po to, żeby ich straszyć. Napawać ludzi lękiem. Ci, których zabija, to nie przestępcy, ale nie mniej niebezpieczni. Niebezpieczni dla kogo? Jego planów, ich planów. Tak, mówię o innych. O tych, z którymi pracuję. Może dla których pracuję. Nie jestem pewien. Ale potrzebują miasta. Kontrola nad miastem jest dla nich ważna. Dlaczego? Musiałbyś sam go o to spytać. Przyjdź na jedną z egzekucji. To wtedy najwięcej mówi, kiedy przemawia do tłumu z rękami we krwi. Skończyliśmy więc. Okej. Teraz możemy iść do tego biura. No jakby umarł. Módlmy się, aby Skaczę sobie. Nie wiem ile tam zostało. Kawałek. Nie tak daleko. Dosyć szybko powinienem się tam dostać, jak będę się przemieszczał po dachach, a nie szedł normalnie. Tu już chociażby. Ja nie wiem, co to ma, co ta gra ma za jakieś dziwne... dziwne momenty, w których to... Po czym wnioskowałeś? Wy wnioskowałeś. Że... próbuję...
takie wieści, nowicjuszu? Nie jestem nowicjuszem. O umiejętnościach człowieka świadczą jego czyny, a nie znaczki na szacie. Możemy wymieniać się złośliwościami albo wykonać zlecenie od Al-Mu'anima. Więc mów, o co chodzi. Regent Jerozolimy, Majadin, zarządził dziś publiczną egzekucję niedaleko stąd. Na pewno będzie dobrze strzeżona, ale dam radę. Wiem, co robić. I dlatego właśnie w moich oczach jesteś wciąż nowicjuszem. Nie możesz niczego wiedzieć, a jedynie podejrzewać. Musisz zakładać, że się mylisz, że coś przegapiłeś. Przewiduj, Altairze. Ile jeszcze razy będę ci o tym przypominać? Jak sobie życzysz. Skończyliśmy już? Nie całkiem. Jest jeszcze coś. Jeden ze skazańców jest bratem. Jednym z nas. Al-Mu'alim chce, żeby go ocalić. Samym oswobadzaniem się nie martw. Moi ludzie się tym zajmą. Ty musisz zadbać o to, aby Mac Adin nie odebrał mu życia. Nie dam mu ku temu okazji. Mam nadzieję. Okej. Mogę słyszeć? Nie? Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Aha, no tak, jeszcze odpoczynek przed akcją. Mait Adina. Jezu. Co, tak blisko? Błagam, nie rób mi krzywdy! Śmierć kraść w mojej obecności! Zapłacisz za to życie! Zachęć do życia i miłość do ojczyzny. Jak to? Okej. No to boli! Uwierz mi... Nie, nikt nie rozumie cię, ja nic nie mam! Uwierz mi, że to go zabolało bardziej. Po co on to robi? Bo kurczę, może. Okej, tam jest... Zapomniałem. Okej. Cisza! Żądam ciszy! Mieszkańcy Jerozolimy, słuchajcie uważnie! Staję tu dziś, by was ostrzec! Między wami są buntownicy! Sieją niezadowolenie, licząc, że zbłądzicie jak oni! Powiedzcie mi, czy tego pragniecie? Nurzać się w kłamstwie i w grzechu? Żyć w ciągłym strachu? Nie! My nie! Nigdy! Chcecie więc działać? Chcemy! Prowadź nas! Cieszy mnie wasze oddanie! To zło trzeba wykorzenić! Wtedy dopiero możemy liczyć na odkupienie! To nie jest sprawiedliwość! Nie masz prawa tego robić! Za kogo ty się masz? A wy wszyscy stoicie bez ruchu! Jesteście współwinni tej zbrodni! Bądźcie przeklęci! Widzicie, jak zło jednego człowieka rozprzestrzenia się i niszczy innych? Chcieli zasiać w was strach i zwątpienie, ale ja was ochronię! O ty kurde, Supermanie! Macie przed sobą czwórkę grzeszników! Ladacznica! Złodziej! Hazardzista! Heretyk!
Niechaj ich wszystkich ostatecznie osądzi sam Bóg! Okej. Ja się przesuwam w stronę tamtego gościa. Okej. Kurde, bo się trochę tak, wybaczcie, że się przymknąłem, ale... Ile ich was tu jest? Okej. Kurde. O ty kurde, a już zaczął walczyć, to dobrze. To dobrze. Okej, udało się go zabić. Twoja praca tutaj dobiegła końca. Nie, nie, dopiero się zaczęła. Powiedz mi, jaką grałeś w tym wszystkim rolę? Zamierzasz bronić się tak jak inni? Tłumaczyć się ze swych uczynków? Bractwo chciało miasta. Ja chciałem władzy. Była okazja. Okazja, by zamordować niewinnych. Nie takich niewinnych. Głosy buntowników tną głęboko niczym stal. Zakłócają ład. W tej kwestii zgadzam się z bractwem. Zabijasz ludzi tylko dlatego, że mają inne poglądy od ciebie. Oczywiście, że nie. Zabijałem, bo mogłem. Bo to była świetna zabawa. Wiesz, jakie to uczucie rozstrzygać o czyimś losie. A widziałeś, jak tłum wiwatował. Jak się mnie bał. Ja byłem jak Bóg. Na moim miejscu zrobiłbyś to samo. Taka władza! Dawniej być może tak, ale potem dowiedziałem się, co dzieje się z tymi, którzy wywyższają się nad innych. A cóż to takiego? Chodź, pokażę ci. Okej, to teraz pieprzyć. Teraz pieprzyć tylko. Co nie powinno być aż tak trudne, ze względu na to, że jestem już w dobry w uciekaniu. Więc no. Nie chciałem zaskoczyć. Tak szczerze. No ale jak już zaskoczył. Wytrwajcie! Bądźcie silni jak Salahadin!
Okej, jesteśmy już przy biurze. Więc ja tutaj będę się z wami żegnał, więc jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie coś zapytać, coś dopowiedzieć, poprawić, piszcie komentarze. Jeżeli kanał wam się spodobał, chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.